Agnieszko, co to jest za, za piękne miejsce, w którym w tej chwili my się znajdujemy, co to jest za kwiaciarnia? No jest moja kwiaciarnia, to jest taka moja perełka, kwiaciarnia Agnes w Rzeszowie i zapraszamy to bardzo klientów wszystkich i staramy się jak gdyby serca oddawać. Ja na przykład wkładam bardzo dużo serca w tą pracę, lubię to co robię jeszcze mi za to płacą, więc to jest chyba najcenniejsze, które po prostu mogłabym. Mieć w życiu. A w obecnych czasach chyba to jest e, ciężko, aby ciężko. wykonywać, aby jednak e, w, mieć tą pasję, a jednocześnie jeszcze na tym zarabiać. No jest ciężko, no ale jeżeli człowiek ma e, jakieś serce do tego, to myślę, że i ludzie wracają. I dużo ludzi do nas wraca, nawet żeby po prostu kupić tą jedną różyczkę, żebyśmy przetrwali. To jest naprawdę bardzo po prostu miłe i serdeczne. Także ja po prostu jestem naprawdę wzruszona czasami. Zanim przejdziemy do naszego głównego dzisiejszego tematu. Chciałbym jeszcze u ciebie dowiedzieć się, jak udało się tobie przetrwać właśnie, jak przetrwał twój biznes w czasie pandemii, bo jednak jest to ciężki okres. Już dwa lata pandemii COVID-19 mamy e, za sobą i nie wiadomo, kiedy ta pandemia się skończy. Natomiast, e, natomiast właśnie ten twój rynek, jak obecnie sobie radzi i jak on przetrwał? Powiem ci tak, że ja e, Klienci, którzy mnie znają i e, ludzie, z którymi po prostu współpracuję, znają mi to, wiedzą, że ja jestem Krejzolka, zwariowana dziewczyna, tak mogę o sobie powiedzieć, e, i staram się po prostu zarazić taką. Mm, Takim, jak gdyby taką dobrocią i wszystkim takim. I ludzie wracają, i na przykład robiliśmy różne akcje, kup kwiatka, zaadoptuj kwiatka, i znajomi, przez znajomych, i naprawdę to po prostu ruszyło. Dowoziliśmy po prostu kwiaty do, pod same drzwi, dziewczyny, zamawiały, jakieś bratki czy inne rzeczy, żeby nas po prostu wspomóc. Dużo właśnie social media, właśnie Facebooki, Instagramy to nam bardzo dużo pomogło, ale no, no mówię, no, staramy się jak najbardziej wychodzić do klientów. A powiedz, Agnieszko, z tego co wiem, Ty już od dłuższego czasu współpracujesz e, z doktorem Marcinem. Już jest tą, w tak, tym tak, przypadku. Na tak. czym właśnie polega ta Wasza współpraca na tle e, działalności społecznej? Powiem Ci tak. Marcin to jest taka dobra dusza, która mnie nakręciła. Bardzo, bardzo mnie nakręciła. I on na przykład rzuca jakieś hasło. I ja oczywiście wtedy się uruchamiam. E, myślę, 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 jak zadzwoni do mnie, mówi tak. Słuchaj, no wiesz co, no by coś tam zrobić nam e, fajnego, takiego dla dzieciaków. Więc ja myślę, kurde, dla dzieciaków, co by im tu zorganizować? Jednego sponsora, drugiego sponsora, ktoś, tam tam y, Kolega przyniósł jakieś tam kurtki, jakieś tam zabawki, ktoś tam. Y, mieliśmy taką akcję, potrzebowała rodzina, y, dzieci potrzebowały fotelików. Więc y, rzuciłam y, na Facebooka, dostaliśmy tych fotelików 12. Mówię, Marcin, słuchaj, jest 12 fotelików. A on mówi, my wszystko, ktoś na pewno się znajdzie w potrzebie. No i znaleźliśmy ludzi, którzy byli w potrzebie, porozdawaliśmy. Także Marcin to jest taka po prostu dusza, która mnie po prostu porywa i która mnie. Po po prostu jak gdyby nakręca, on rzuca hasło, a ja się uruchamiam, tak? Takie dwa motorki, że tak powiem po prostu. A powiedz, dlaczego warto właśnie pomagać innym osobom i czy w ogóle e, sam pomysł, pomaganie, samodzielanie, pomaganie e, jest, e, jest tematem wdzięcznym tak naprawdę? Czy e, tak na przykład jak ty, jak Marcin, kiedy wspieracie inne osoby, czy oczekujecie tej wdzięczności, czy dla was jest to nieistotne? Najważniejsze tylko to, co wy robicie. Powiem ci tak. E... Ja na przykład i przypuszczam, że Marcin też, nie oczekujemy wdzięczności, ale po prostu serce się raduje, jeżeli na przykład Marcin pokazuje mi laurki od dzieci i na przykład dajemy jakąś tam choinkę na święta i babcia po prostu dziękuje i chce nam płacić, a ona jest za darmo, bo my zyskujemy y, y, tych wszystkich przedsiębiorców, żeby tam po prostu dali y, jakąś taką jaką rekompensatą. Więc y, powiem Ci tak, że czasami pieniądze nie są ważne. Nie jest ważna pozycja, czy jesteś lekarzem, czy jesteś doktorem, czy jesteś nie wiadomo kim. Jak jesteś człowiekiem, to będziesz człowiekiem. I tyle ci powiem. I sam sobie odpowiedz na to pytanie, bo tak naprawdę to sobie sam i widzowie też odpowiedzą sobie na to pytanie. Trzeba pomagać. Mamy pandemię, każdy się zamyka w tych domach. No nie zamykajmy serc, otwórzmy serca na ludzi. Nie budujmy murów, tylko po prostu no, wyjdźmy do tych ludzi. Widzisz jakiegoś bezdomnego, nie oceniaj go, tak? Może po prostu coś mu się w życiu nie, u, nie ułożyło. Może on był jakimś prawnikiem, a teraz stoczył się, tak? Każdemu trzeba podać rękę i każdemu wydaje mi się, że dać. W tą szansę i my staramy się takie szanse dawać i, i pomagać tym ludziom. Szczególnie no, w tych domach dziecka próbujemy tym dzieciaczkom, żeby po prostu chociaż trochę brakuje im tych rodziców, brakuje im tego serca, brakuje im tej miłości. Więc my staramy się przynajmniej czymkolwiek im to słonko i to serce dać. W waszym regionie podkarpackim tak naprawdę tych inicjatyw nie jest za wiele. Wy chyba jesteście pierwszymi osobami. Oczywiście tutaj motywatorem, właśnie tym pierwszym twórcą jest właśnie sam Marcin Jurzysta, który potrafił was wszystkich skupić wokół siebie. A powiedz, czy w ogóle w czasie pandemii COVID-19, czy w ogóle samo zagadnienie pomaganie bezinteresowne jest jeszcze tematem w ogóle obecnym? Czy już coraz mniej jest tych osób, którzy jeszcze chcą komuś pomagać, nie patrząc na to, czy ten ktoś podziękuje? Czy nie? Znaczy powiem Ci tak, że ja w swoim środowisku florystycznym yy, i w ogóle w różnych środowiskach, bo w różnych środowiskach się obracam, to no, ludzie, jeżeli im rzucisz to hasło, jeżeli ich popchniesz, że trzeba coś tam pomagać, no to pomogą, nie? Wiadoma sprawa, nie? Ale no tak yy, powiem Ci, że ludzie się pozamykali, boją się, przez tą pandemię nie wychodzą, boją się tego, no nie wiem, no dla mnie to nie jest problem pandemia, dla mnie jest po prostu, yy, no nie wiem, dla mnie żaden problem to nie jest problem. Problem. Żebym tylko była zdrowa, to będę się starać, żeby, żeby pomagać czy dzieciom, czy, czy dorosłym, czy bezdomnym. No, Będę się starać, na ile będę mogła, bo też wiadomo, sama też tego nie mogę zrobić, żeby wszystkim pomóc. Wszystkich nie zbawię, nie? Jeszcze powrócę do tematu, który ty sama przed chwilą poruszyłaś, e, właśnie akcje charytatywne związane właśnie e, z kwiatami. Czyli tak jak ty, ty chociażby wymyśliłaś pomysł, e, w zamian za kupienie kwiatka albo zatrzymanie kwiatka, tym ktoś przekazuje e, Pewne wsparcie, pewną kwotę pieniędzy. E, skąd właśnie się ten pomysł? Bo jednak znam wiele tych różnych akcji charytatywnych, gdzie każdy, nie wiem, coś tworzy, e, maluje, a to jednak właśnie ten nietypowy pomysł, kwiaty. E, powiem ci tak, że staramy się, no coś, ja cały czas coś wymyślam, cały czas mam jakieś pomysły, cały czas mi coś do głowy przychodzi, więc te pomysły mi przychodzą. No i takie są, no i te kwiaty staramy się gdzieś tam ktoś tam kupi, więc te pieniążki, nawet teraz chcę taką zorganizować, taką akcję, bo jest dziewczyny która jeździ na wózku inwalidzkim i zmarł jej mąż i po prostu mają jakiś tam problem, więc też chcemy jakąś taką właśnie przez kwiaty, przez sprzedaż nawet jakiś tam procent z tego będę chciała jej przekazać, żeby pomóc. Wiadomo, nie dużo pomogę, bo to nie jest jakieś nie, jaki, nie wiadomo jakie pieniądze, ale cokolwiek, żeby po prostu ruszyła z tym, nie? A pamiętasz ten czas, kiedy po raz pierwszy ty i Maciej Jużysta właśnie nawiązaliście współpracę, kiedy właśnie zawiązała się ta więź między wami w w kontekście wspólnego działania. Jak to dawno temu było? No to już chwilę temu było. My się z Marcinem już znamy dość sporo, także już bardzo długo się znamy. Ale pierwsza nasza taka akcja to były choinki. I Marcin do mnie, znaczy najpierw napisał na mediach tam społecznościowych i ja odezwałam się do niego, że żebym z chęcią chciała pomóc, nie? A on mówi super fajnie, nie? I takżeśmy zaczęli po prostu te choinki rozwozić. Moi tutaj znajomi gdzieś tam do domów dziecka, gdzieś tam żeśmy zaczęli. I to mnie po prostu tak jak gdyby Taką szpilkę, mi, że tak powiem, wbił, więc od tej pory zaczęliśmy współpracę i zaczęliśmy, ja mówię, Marcin, jeżeli cokolwiek będzie, kiedykolwiek, jak będę zdrowa, będę miała siły, to ja zawsze możesz na mnie liczyć i zawsze możesz zadzwonić. Więc dzwoni i robimy.